nie, moje ananasy, nie. Kobieto, pierdol się, jedną rzecz mam w życiu, ananasy. Jeja, jaja, nie jaja, ananasa. Czemu mam oceniać, jeżeli pineapple został zraniony? Ja zostałem zraniony, moja duma została zraniona. Kobieta dotknęła mojego ananasa. Nie, żebym nie chciał, ale się nie spytała. To niegrzeczne. Ja Brzuk, witam. Kolejny etap napędzany piękną tęczą i pięknymi nożami, gdzie mogę nakarmić otchłań. To było w planach, wszystko było w planach. Dzień dobry! Chciałem trafić w głowę. Podredy Luke. Luke? No no czuka no ridzie. Przepraszam, czy ja trafiłem do innego kraju? Emigracja! Zabić rasistów, czyli mnie. I nie ma problemu. Wspaniały sposób na rasistów, niech się zabiją. Wystarczy im powiedzieć, na pewno posłuchają. Wszystkie problemy tego świata, wystarczy przecież powiedzieć Hitlerowi. Przepraszam, czy może się pan zabić, bo się staną złe rzeczy, jak się pan nie zabije. O, dziękuję za zwrot mojego miecza, mieczu. Idzie wypie... O, nie, przepraszam. Chciałem oskarżyć cię, mieczu, że nie zrobiłeś nic, mimo iż powróciłeś, ale nie, zabijesz aż dwie osoby. Mimo iż dałem ci obstawę, to tak naprawdę to byłeś na pewno ty. Jestem tego absolutnie pewien. Ja oczywiście... Znowu było w planach odłożenie miecza, tak? I chciałem posłać go na wakacje. Chciałem go posłać na wakacje. Jak? Wakacje forever. Neonoskie. Nie jestem nubem. Jestem człowiekiem w hełmie. Dajcie mi spokój. Czemu piłki mają mi... rozumiem. Dlaczego piłki miałyby mi sprawiać problemy? Ja to rozumiem. To jest pułapka właśnie... Pomijając fakt, że mi pewnie zaraz odgryzą głowę, znaczy wyrwą ją, bo mi zostanie głowa i mi szyję zeżrą. Albo sobie poderzę nimi dupę, albo to. Pomijając to jest taka pułapka, że zostanę jak przypomnę sobie dziecięce lata i te pułapki z kulkami kolorowymi. I to będzie pułapka na zawsze. Ale nie, na szczęście miałem czystą dupę, nie musiałem się podetrzeć za długo, żeby wpaść w tą pułapkę nostalgii. Jakie szczęście. Pamiętajcie, żeby podcierać dupę regularnie. Inaczej umrzeć. Ucieczka z Geo Jetpacka. Prawdziwa rzecz 76. Co się stało z poprzednimi rzeczami... Prawdziwymi rzeczami 75 liczebności? Umarli? To czeka wszystkich prawdziwych? Nie! Mój jetpack. Czemu zjada moją głowę? Dlaczego on się trzyma? Mama kazała mi mieć sztywno ręce. Oczywiście, że umarłem na końcu. Po chuj mnie wynagrodzić. Pierdol się. O, przepraszam, chciałem powiedzieć, że teraz wszystkie etapy nazywają od kolorów, żeby było oryginalnie, albo neon, bo to była niebieska ucieczka. Przepraszam. Ponieważ to była ucieczka niebieskich butelek, ale nie, to jest faktycznie niebieski etap. A więc spada się zajebać, pierdolnąć syna i pójść na emeryturę. To jest mój plan na dzisiaj. Wspaniały plan. Przewiduję w przyszłości także lody waniliowe i alkohol. Będzie lepiej. Synku, to wszystko jest przez ciebie. Wszystko jest przez ciebie. Widziałem, co zrobiłeś. Dokładnie widziałem, co zrobiłeś. Wyjebaliśmy się przez ciebie tyłem naprzód, czyli tobą naprzód, ponieważ chciałeś się najebać tym, co jest w butelkach. Mimo iż jak pękają, to nic w nich nie ma, to jest wszystko przez to, że w twoim żołądku jest czarna dziura i ona wsiorbuje cały płyn, zanim on wyskoczy z butelki. Znaczy, że jesteś ekstremalnie w sumie najebany na końcu tej podróży. To znaczy, że już jesteś alkoholikiem, tak? To znaczy, że przez ten cały czas ukrywałeś przede mną alkohol i ani razu mnie nie poczęstowałeś. Kaktus ci w tyłek. Kaktus ci w pracę domową. Ukradł twojego Segwaya. Skradł twoją dziewczynę. Przywitał się z elfami w niestosowny sposób, aby głaskali go po jajach, zamiast przynieść ci prezent. Już dziś, w kinach. No jutra, ale dziś. I kradną ci twoje ninja gwiazdy, które tworzysz, kiedy nikt nie patrzy. Gin, kradzieju Segwayów. Taxi 8. Ponieważ nikt nie zasługuje, żeby kraść dziewczynę i siedzieć na twoim klopie. Złodzieje klopów 3. W kinach tego lata. Ponieważ w żaden okres roku nikt nie pójdzie na taki szmelc. Z Keanu Reeves 3D. Swędzą mnie plecy. Jestem narratorem.
Mikołaj musi dostać dwa razy. W którymś momencie ten elf zmęczy się macaniem Mikołaja, wyprostuje się i ten miecz wtedy spadnie na Mikołaja. A jeżeli tego nie zrobi, to będzie musiał cały czas macać Mikołaja i będzie miał odciski na rąkach. Mikołaj też będzie miał odciski, ale nie na rąkach. Wtedy w sumie też będzie dobrze. W jakimś czasie zaczną bardzo cierpieć. Szczególnie Mikołaj. Moja zemsta się dokona. Hale Hydra! Hale Hydra! A więc podobnie ze mną stajesz w ramię, czarny człowieku. Albowiem ja jestem mniejszy i mam ubiór, co się stało. To znowu etap, w którym jest jakieś głębsze przesłanie. Na przykład chuj ci w dupę i tak nie strzelę, stój sobie cały dzień, elfie, i weź się pierdol. Ewentualnie mogę też spróbować zobaczyć, czy to nie ja jestem czarnym i czy ja z siebie nie jadę cały czas. Tak, ja jestem czarnym, to ja jadę po sobie. Jej, wbiłem gol, ale jakbym stał cały czas w miejscu, też byłoby dobrze. Czy się stoi, czy się leży, wpierdol elfowi się należy. Też nie rozumiem. Uuu, inwazja zombie! Aaaa, jestem bezdomny, lala, nie jestem zombie, rasiści jebani, bla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 l
Naprawdę, człowieku, siadłeś sobie na niewidzialnego klopa. Wziąłeś kij. Nie, moment, to są rolki papieru toaletowego, one są takie szare. Skleiłeś kilka tych rolek, udajesz, że masz karabin i jednocześnie nawet nie potrafisz srać z butami na nogach, tak? I masz całe gacie z tyłu obsrane. Rozumiem cię, ja cię rozumiem. Chciałeś zaimponować tej miłej damie, która nie ma psranych tyłów w przeciwieństwie do ciebie, więc nie wiem, jak ona na to patrzy. Przepraszam, czy ja panu coś zrobiłem? Czy ja panu kiedykolwiek wcześniej najechałem na kostki, że pan został zawału? O czym? Trupy rzucają kamieniami, co się dzieje? Proszę mi nie przeszkadzać! Co z tego, że panu czaszka się rozpierdala o kamień? Brains. Czy ja czymś nie wiem? Przepraszam, czy ja czymś nie wiem, proszę pana? Proszę, czemu pan na mnie ryczy? Wiem, że mam mózg i pan jest głodny, ale proszę nie przesadzać. Niewidzialna ściana zombie. Człowiek chce raz komuś dobrze przypiłować tyłek kołem, ale nie, nie. O, jest, jest! Szorujemy i pff, aż puścił gazy. Czemu wszyscy zombie to bezdomni? Natura nie lubi zombie. Help, please! Zdążyłem to napisać, zanim się powiesiłem na ciężkim łańcuchu ze spożywczego. Wieszali na nim chleb, żeby nie ukradli. Podkradnij się cicho. Zombie jest zajęty swoim lunchem. Okej. Okay. I o co chodzi? Wchodź! To jest wyrzutnik granatów. Proszę przestać pytać. To nie jest wyrzutnik granatów. To jest jednostrzałowiec z czasów pierwszej wojny. A właśnie na przed pierwszą wojną światową. Indiańcy jeszcze to widzieli. I smarowali na tym swoje jednorożce. Zatrzymajcie się, te drzwi są zamknięte. Skoro... Jako, że nie zwiedziliśmy budynku, musimy jeszcze... What? Musimy zdobyć 5 złotych gwiazdek, żeby je otworzyć. A dobra, zakończył się etap. Myślałem, że chodzi o 5 gwiazdek z Mario. Tam trzeba było mieć gwiazdki, żeby drzwi otwierać. To byłoby lepsze. A więc ta misja pokazała mi, że to rasiści... Nie, to nie są rasiści. To są bezdomniści. Robią karabiny ze srajtaśmy, co jest akurat zacne. Karabiny z gówna, to jestem ewentualnie w stanie zaakceptować. Gówniane karabiny, ewentualnie. Natura nienawidzi zombie. Ja się cofam w czasie. A jednostrzałowce sprzed pierwszej wojny i pierwsza broń w zasadzie, która mi się kojarzy z Fallouta 2, która była ta w szopie, jest nagle wyrzutnikiem granatów. Kiedy próbują mi wmówić, że kamień strzela laserami, wygląda dość spokojnie i łatwo. Wystarczy rzucać kulę. Czemu żółte? Nogi mi się aż trzęsą. Yeah. To nie było trudne.
Moment, widzę nade mną wielki kleszcz. Po prawej na górze jest wielki kleszcz. Co by się stało, jakbym nacisnął na dead? Trzeba przyznać, że są dość oryginalni w swoich wyczynach. Zabić kogoś kleszczem. A więc teraz jest piłka nożna, żeby się nie ruszać. Przynajmniej to jest coś oryginalniejszego od nie ruszaj się, bo serce ci walnie. What? In the butt. Naprawdę z moim synem? Karnetap jest zjebany! Mój syn nie zginął od piłki nożnej! Jak pokazać dzieciom, żeby nie wychodziły na dwór, bo to niebezpieczne? Ta gra w ogóle nie edukuje. Nie, żeby miała. Ale mój syn nie zginął. Nie wierzę, normalnie mam wybór bohatera. Kiedy ja to ostatnio widziałem. A więc wybiorę helikopteromena. To był zły wybór. Sprawdzę, jak tam moje stopy. To jest zdecydowanie lepszy wybór. Lepiej najpierw nasłać mięso armatnie, żeby sprawdziły, co się dzieje. O, dzień dobry państwu, co? Chce pan prezent? Korek analny. Moment, moja czapka nie jest korkiem analnym. Przepraszam, co sobie... Czy tamten gościu sam sobie wdziobał w jaja? To musi boleć. Oh my god! No, zaiste. To jest... Mam żywe tarcze. Jeszcze raz jechałem w sekretarkę. To jest demo, to jest pełna wersja.